tym miejscu już 8 grudnia zapanuje prawdziwa świąteczna atmosfera. To wszystko za sprawą kiermaszu bożonarodzeniowego organizowanego przez Dom Kultury w Golinie. W tym roku będzie ponad 15 stoisk rękodzielniczych, stoiska kół gospodyń wiejskich z gminy Golina, które przygotują potrawy świąteczne, którymi będziemy karmić naszych gości. Ponadto podczas kiermaszu odbędzie się koncert kolęd, akcja Święty Mikołaj, będą odwiedziny Świętego Mikołaja wraz z elfami, które będą prowadzić animacje, warsztaty i będziemy pisać list do Świętego Mikołaja. To jednak nie jedyna świąteczna akcja przygotowana przez Goliński Dom Kultury. Wspólnie ze Szkołą Podstawową w Golinie będzie prowadzić warsztaty rękodzielnicze dla uczniów z gminy Golina. Dodatkowo organizowany jest świąteczny wyjazd do Gdańska i Zamku Książ oraz spotkanie z mieszkańcami, gdzie będą wykonywane ozdoby świąteczne. Bożonarodzeniowe akcje w Golinie rozpoczną się już 1 grudnia. W Domu Kultury w Golinie o godzinie 14 odbędzie się świąteczna skarpetka, piżama party. Zapraszamy najmłodszych mieszkańców gminy właśnie na piżama party. Dzieci, żeby ubrały się w świąteczną piżamę, zabrały poduszkę. Będziemy pić ciepłą czekoladę, pisać list do Mikołaja, animacje, zabawy. Ponad 2 godziny dobrej zabawy. Organizatorom kiermaszu bardzo zależy, aby wydarzenie to zintegrowało lokalną społeczność. Dlatego tak ważna jest niepowtarzalna atmosfera tego miejsca i czasu.